Jestem gotowa. Nazywam się Hanna Szczepańska. Jest 13 września 2020 rok. 13 września 2021. Mam 15 lat. Mam 16 lat. Tylko i wyłącznie mojej szkoły. Boję się, że będę miała bardzo złe oceny i sobie nie poradzę w szkole, bo panią coś odwaliło i strasznie dużo tego materiału teraz mamy, a polski to już szczególnie u nas powalona jakaś, więc tego się obawiam teraz. W tamtym roku była to szkoła. Powiem wam, że w sumie miałam ten sam problem co teraz, ale teraz jest o wiele mocniejszy. Bo nie było tak źle w tamtym roku i no. Tak. Tak, jestem. Mam chłopaka. Z chłopakiem. 15 miesięcy. Najbliższa. 18 września oraz 10 października. 18 września będzie impreza urodzinowa Kuby. A 10 października 18 Jaśka. Najbliższa rzecz, na jaką czekam z niecierpliwością, są to zdalne, ponieważ bardzo męczy mnie. Chodzenie do szkoły jest ok, ale bardzo stresuje mnie jakakolwiek interakcja z nauczycielami, to znaczy odpowiedź na przykład. Bo nauczyć na kartkówkę i na sprawdzian mogłabym się, ale odpowiedzi są koszmarne, a teraz zaczęli bardzo dużo pytać. Rok temu była to 18 Jasia i powiem wam, że się doczekałam i że było kozacko. Filmik na YouTubie jest i super. I jeszcze rok temu powiedziałam, że 18 Kubiego, impreza urodzinowa. To już nie było takie fajne. Nie mam więcej do powiedzenia, nic. Było ok. Teraz chyba nie mam. Mamma Mia zawsze będzie w moim serduszku. Oraz Koralina i Tajemnicze Drzwi. To jest przepiękna również bajka. Na ten moment chyba nie mam. Bo nieustająco bardzo lubię Koralinę i Tajemnicze Drzwi. Oraz Mamma Mia. Obie części. Ale nie jest to takie coś, że wow, to jest mój ulubiony film. O, ja wiem, Annabelle 2 jest tak kozacka, moja ulubiona część to jest i chyba w sumie mogłabym ją zaliczyć do moich ulubionych filmów. Tak. Tak czuję. Myślę, że większą niż w tamtym roku. Niektórzy ludzie i zachowania tych ludzi oraz ja. O wiele bardziej niż rok temu. Wczoraj nad tym myślałam, co mnie irytuje i wymyśliłam coś, ale teraz nie pamiętam. No, nie pamiętam, przykro mi. Nie przejmuj się tak bardzo. Nie płacz tyle. I zacznij myśleć. Przestań myśleć o tym, co ludzie o tobie myślą. Ogarnij się trochę. Całościowo się ogarnij. Rada sprzed roku, okej. Hanuś, po pierwsze, rób to, co robisz. Ale też pamiętaj, że możesz powiedzieć nie. I nic się nie stanie. Wiem, że teraz tego nie żałujesz, ale wtedy żałowałaś i wiesz. No. I jeszcze na początku roku tego szkolnego weź przeczytaj Powrót posła. To jest tylko 90 stron. I wiem, że cię rozwala ten pierwsze zdanie, żal mi ciebie, Agatko, bo to było naprawdę prześmieszne. Ale dotrwaj do końca, to jest tylko 90 stron, dasz radę. Jeszcze się tak nie przejmuj wszystkim, co ktoś mówi do ciebie, albo w tym, coś w tym stylu, po prostu nie musisz tego tak analizować, nie obrażaj się tak dużo i więcej luzu. I też rozmawiaj z ludźmi, bo to jest ważne, rozmawiaj. Chciałabym mieć dobrą formę, być szczęśliwa w życiu. Chciałabym w końcu odnaleźć to, co bym chciała robić w życiu.
umieć grać na gitarze. Chciałabym być zdecydowana w życiu, chciałabym być spontaniczna oraz zabawowa. Mądra bym chciała być. Za rok chciałabym być troszeczkę wyższa, chociaż troszeczkę. Zdecydowana, szczęśliwa, usatysfakcjonowana z życia. Taka jak jestem, bym chciała być. W tamtym roku powiedziałam, że do przyszłego roku chciałabym dobrą formę, być szczęśliwa, znaleźć coś, co chcę robić w życiu i umieć grać na gitarze. No to powiem wam, że dobrą formę nie mam. Być szczęśliwa jestem. No. Znaleźć coś, co chcę robić w życiu. Jeszcze nie znalazłam, co chcę robić w życiu, ale już trochę bardziej na pewno wiem niż rok temu, powiem wam. I nie umiem grać na gitarze. A więc tak naprawdę jedna rzecz z czterech i to tylko w połowie się udała zrobić przez ten rok, co chciałam. Ale nie przejmuję się tym. Do przyszłego roku chciałabym na pewno zrobić sobie tą taką książeczkę, w której zaznaczam wszystko. To się nazywa chyba bucholist albo bujo. Nie wiem, jak się czyta, ale pisze się bujo. To bym chciała i na każdy miesiąc, i żeby to robić systematycznie. Teraz nie chciałabym zacząć ćwiczyć, ale do przyszłego roku chciałabym chociaż trochę więcej ćwiczyć, żeby to było takie, no, żebym czuła się ze sobą dobrze. Chciałabym też bardziej lekcje ogarniać, więcej się uczyć, chociaż i tak teraz jestem z siebie dumna, jak zaczęłam ten rok, ale wciąż tego materiału jest więcej niż się spodziewałam, więc no. Ciężko określić. Na ten moment, przez ten rok, co się wydarzyło, najgorsza była śmierć babci Danusi, mojej prababci, plus kilka kłótni z Kubim, bo no, to jest rzecz, której nie lubię najbardziej w życiu i nie chcę, żeby się to działo, a się kilka razy stało i to była na pewno jedna z najgorszych rzeczy, bo po prostu nie chciałam, żeby to się stało, co nie? Mam nadzieję, że korzystasz z każdej chwili, że jesteś szczęśliwa, że nie robisz nic wbrew sobie. Nie przejmuj się aż tak bardzo i dążyj do tego, co byś chciała. Zrób dla siebie dużo i dla innych również. Zmieniaj się na lepsze. Bądź dobrą osobą. Przemyśl to, co robisz. Ale rób to dalej. Okej. No to Haniu, masz już 17 lat. Wow. Powiem ci, że fajnie, bo 17 to już jest tak 17. Wow, fajnie, że już skończyłaś. Mam nadzieję, że miałaś kozacką imprezę urodzinową. Chcę ci przekazać, żebyś robiła to, co lubisz robić i żebyś się spotykała dużo ze znajomymi. Nie musisz się spotykać z nikim na siłę, no bo wiesz, jest kilka takich dziwnych osób, których średnio lubisz, ale inni lubią, wiesz, więc się spotykasz, ale nie musisz tego robić. Z Kubiem, żeby było jak najlepiej, mam nadzieję, że jest. Już będzie wow, za rok. Będziemy już razem 2 lata i 3 miesiące, więc Haniś, wow, powiem ci, że dumna się jestem, nigdy nie sądziłam, że dotrwasz. Mam nadzieję, że to dotrwałaś po prostu, no nie? I jestem z ciebie dumna. I zmieniaj się. Mam nadzieję też, że jesteś hotuwą. Jestem ciekawa, czy zapuściłaś włosy, czy dalej masz krótkie. I jaki masz kolor włosów. Buziaczki ci wysyłam. Byłam taka dumna z siebie, jak powiedziałam to zdanie, że przemyśl to, co robisz, ale rób to dalej, bo sobie pomyślałam, że w przyszłości
będę coś robiła i będę się zastanawiała, czy powinnam to robić, czy nie. A ja sobie z przeszłości powiedziałam, że Hania, rób to dalej. I no i sądziłam, że byłam strasznie mądra, że to powiedziałam. No, ale raczej git, radę sobie dałam. Jak zwykle moja rodzina, mój chłopak oraz moi przyjaciele. Zdecydowanie na ten moment w życiu najważniejsi są dla mnie moi najdrożsi przyjaciele i przyjaciółki moje kochane. Do przyjacieli oczywiście zaliczam Kubiego, bo Kubiś też jest dla mnie najważniejszy w życiu teraz, jak i był też zawsze. Kocham was bardzo. Cieszę się, że was mam bardzo, 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 bardzo. I mam nadzieję, że niedługo będzie jakaś imprezka. To wszystko. Pa! Do zobaczenia za rok! Na ten moment jestem szczęśliwa. Na tyle rzeczy, ile mnie stresuje w życiu, ale cieszę się po prostu, że mogę mieć takich cudownych przyjaciół i cudownego chłopaka, więc bardzo się cieszę. I jestem szczęśliwa. Staram się być przynajmniej. To tyle. Do zobaczenia za rok. Ciekawe. Ciekawe. Chcę dodać jeszcze, że bardzo śmierdzę i dobrze, że nie czuć tego w kamerze. Oraz, że nie mam właśnie na sobie spodni. Haha.